W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Środki zaradcze na czasy ostateczne, materialne i duchowe. Objawione Marii Julie Janie, stygmatyczce i mistyczce z Francji, z Brytanii. Czytam książkę francuską i będę się dzielić pewnymi fragmentami z Wami, które będę czytać. Obecnie mam w ręku książkę Środki zaradcze na nadchodzący czas. Teksty zebrane i skomentowane przez dr Freslon. Zaczęłam od strony 155. I przeczytam Wam fragment, który mnie bardzo poruszył. Posłuchajcie. Objawienie naszego Pana Jezusa Chrystusa 15 listopada 1921 roku do Marii Julie Janie. Kiedy ześlę wiele plag, takich jak nagłe śmierć i inne choroby nieznane nauce, dam wam suwerenne lekarstwo, które nie dotknie was. Będziecie mogli bez strachu wejść do siedzib straszliwej plagi. Będziecie apostołami świętej miłości. Kiedy przeczytałam to zdanie, bardzo poruszyła mnie końcówka: będziecie apostołami świętej miłości. Ale jednocześnie przypomniała mi się też historia, nie wiem czy tobie znana, świętego Jana Bosko. Mianowicie, kiedy żył, we Włoszech panowała epidemia cholery. Szerzyła się w latach 1836, 37, 39, 1849 i nawet 1854 i dotarła do Turyny. Nie było na nią lekarstwa. Ludzie wyglądali jak żywe trupy. Właściwie byli pozostawieni na pastwę losu. Nikt nie chciał im pomóc. Nie było na tą chorobę żadnego lekarstwa. Brakowało wszystkiego. I wtedy święty Jan Bosko zebrał wśród swoich chłopców, którymi się opiekował, grupę chętnych. Wymagał od nich łaski uświęcającej i noszenia medalika z Najświętszą Marią Panną. To był sposób na zarazę. I co ciekawe, to lekarstwo tak zadziałało, że żaden z tych chłopców nie został zarażony, mimo że opiekowali się osobami tak chorymi przy chorobie tak zaraźliwej. Obrona z nieba, które już w historii Kościoła dawno żeśmy doświadczyli. I teraz znowu jest taka obietnica: będziecie apostołami świętej miłości. Apostołami, czyli stosowanie tych środków nie tylko ma tobie pomóc, ale ty masz iść z tym, co otrzymasz, czego się dowiesz, do innych. Do innych. I znowu przypomina mi się, połączę to z krzyżem, który Maria Julie Janie dostała, też w objawieniu, jakie ma zrobić, jakie mają nosić synowie i córki światła. Krzyż przebaczenia. Będzie o tym osobne nagranie, ale z drugiej strony jest taki tekst, który usłyszała, że ma być na tym krzyżu. Tak Jezus powiedział. Taka to jest modlitwa, wyryta na tym specjalnym krzyżu. Synów i córek światła, Boże ukrzyżowany Zbawicielu, rozpal mnie miłością, wiarą i odwagą dla zbawienia moich braci. I z drugiej strony jest krzyż przebaczenia, zbawienia, świętej ochrony, uspokajającej plagi, świętej opieki. Jakże to się łączy? Kiedy myślisz o środkach ochrony, środkach zaradczych, masz myśleć też o innych. Masz płonąć miłością, wiarą i odwagą dla zbawienia swoich braci, aby być
apostołem świętej miłości na czasy, które nadchodzą. Niech Jezus nam w tym błogosławi.